parasol, czy może jednak okulary przeciwsłoneczne, co bardziej przydaje się w te wakacje nad polskim morzem, tutaj w Ustce. Pogoda niestety dla turystów i letników nie jest w te wakacje specjalnie łaskawa, no ale szczęśliwie oprócz kąpieli morskich i opalania w Ustce jest jeszcze wiele rzeczy do zobaczenia i wiele atrakcji do przeżycia. I o tym między innymi w najnowszym wydaniu magazynu Studio Promenada, na które zapraszam już teraz Daniel Klusek. Witajcie w środku wakacji. Nie, parasol się dzisiaj teraz nie przyda. No niestety okulary przeciwsłoneczne też nie bardzo. Chodźcie. Dobry, już tak prawie jesiennie panie się ubrały. No tak, bo troszeczkę wiatr dziwi. Nie sprzyja pogoda? Sprzyja oczywiście, jak najbardziej. Trzeba trochę poddychać powietrzem pięknym, bałtyckim naszym. Skąd pani przyjechała? Z warmińsko-mazurskiego województwa. To tam wody pani też sporo ma. Ale nie to powietrze. Nie, bardzo przyjemnie. Upały nie męczą, spacerujemy sobie, także każda pogoda jest dobra, tylko trzeba się odpowiednio ubrać i tyle. Ustka ma dużo atrakcji, także możemy korzystać niezależnie od pogody. Dokładnie. Ale pewnie opalić byście się chcieli. No tak, ale to nie jest myślę najważniejsze. Zresztą przy małym dziecku akurat mamy ten komfort psychiczny, że my nie wyleżymy na plaży spokojnie się opalając, także sama przyjemność. Teraz już troszkę inne priorytety. Prawda, Tymek? Tak. Zawstydziłeś się? Ej. Syn się nie nudzi? Nie, zdecydowanie nie. My jesteśmy tu całą grupą, przyjeżdżamy co roku, także wiemy już gdzie uderzyć, żeby były fajne atrakcje dla dzieci. Skąd jesteście? Jesteśmy z Bydgoszczy. Nie pierwszy raz. Oj nie, w Ustce jesteśmy co roku, także tu już ja może mniej razy byłem, z 6-7, ale tu małżonka z rodziną od dziecka przyjeżdża co roku, także. A randki też tutaj były? Oj, były, tak, byliśmy przed ślubem tutaj, także i randki były, i po ślubie, no i teraz z dzieckiem, także do Ustki jesteśmy przywiązani dosyć bardzo. Jak w taką pogodę się wypoczywa? No super, super, szczególnie, że z wnukami jesteśmy. Razem. I wnuki pozwalają? No, pozwalają. W czasie deszczu dzieci się nudzą, no, a ale tego nie deszczu. Nasze się nie nudzą. Nasze nie, a my też się nie nudzimy. To co panie robią, gdy nie można się opalać? Nawet w deszcz spacerujemy. Niekoniecznie opalanie. Magdalena Matusiak, kierownik promocji miasta. Jest moim i państwa gościem, witaj. Witam. Połowa sezonu za nami, połowa pracy też? Połowa, taka mała, bo teraz przed nami kolejne duże wydarzenia i tutaj już zaczynamy praktycznie pierwszy weekend sierpnia taką największą sierpniową imprezą. Jabłonki Swawole. Jest to wydarzenie. Ładna nazwa. Bardzo ładna. Taka wskazująca na takie polskie tradycje. Jabłka, sady i tak dalej. Jest to wydarzenie, które jest organizowane przez fundację State of Poland. No i jak sama nazwa wskazuje, coś musi być związanego z jabłoniami, czyli rozpoczniemy od takiego uroczystego sadzenia jabłonek przy pomniku Chopina w Ustce. A później już się bawimy. Swawole. Swawole. Będzie muzyka i to dużo jej będzie. Tak, będzie muzyka. Tak nietypowo scenę na to wydarzenie będziemy mieli ustawioną w porcie. Tam będą odbywały się główne koncerty. Ja tutaj od razu może wymienię. Koniecznie. Tak, będzie śpiewała Faustyna Maciejczuk, następnie koncert Ignacego. No i na sam koniec gwiazda wieczoru Natalia Schredel. Ale oprócz tego, może ja od razu powiem... No to nie tylko muzyka przecież. Tak, dokładnie. Całe wydarzenie będzie się działo również tutaj na Usteckiej Promenadzie oraz na plaży przy Molo Wschodnim. Tam będą ustawione strefy gastronomiczne, strefy chill-out, strefy plecenia wianków. Będzie można posmakować jabłkowego cydru, potraw, które głównym produktem będą właśnie jabłka, także totalnie tematyczne wydarzenia. I jabłecznik też będzie. Podejrzewam, że tak. Pewnie tak. I to wydarzenie w pierwszy weekend sierpnia zapowiada
kolejne bardzo ważne dla Ustki dni, bo dni Ustki, czyli dożynki. Tak, dożynki rybne, święto Ustki. W tym roku ze względu na to, że akurat zahaczamy o tak zwany długi weekend, to będzie aż 4 dni wydarzenia, czyli od 12 do 15 sierpnia. Maraton. No maraton. Rozpoczynamy tradycyjnie fish paradą ulicami miasta. Rozpoczniemy taką uroczystością, która już się wpisała również na stałe w kalendarz, czyli przyznaniem tytułu Haręgus Rex. To jest bardzo związane z naszą tutaj ustecką tradycją, z morzem, bo to jest tytuł przyznawany ludziom, którzy są tak bardzo mocno związani z rybołówstwem i z morzem. Następnie odbywać się będą przez 2 dni tutaj na promenadzie usteckiej animacje dla dzieci. Będzie mnóstwo, naprawdę mnóstwo atrakcji. W tym czasie będzie odbywał się również jarmark dożynkowy. Będą na pewno stoiska gastronomiczne i również tak samo jak przy Jabłonkach, scena będzie ustawiona w porcie i tam i w sobotę i w niedzielę odbywać się będą koncerty. Dużo muzyki? Tak. W sobotę również, powiem tradycyjnie, ze względu na dożynki, muzyka szantowa, a w tym roku taką gwiazdą szantową będzie niewątpliwie 30-osobowy męski chór szantowy Zawisza Czarny z Gdyni. Także serdecznie zapraszamy, bo to będzie niesamowite widowisko. 30 męskich głosów, a cappella. A kolejnego dnia na tej samej scenie wystąpi Reggae Side i Sarah James. Gwiazdy się pojawią. Pojawią się, ale jeszcze, bo mi umknie, w poniedziałek tutaj na Usteckiej Promenadzie, bo to będzie jakby kolejny ciąg dożynek, tu będzie o godzinie 17 wielkie gotowanie, wspólne gotowanie zupy rybnej i również z tej okazji zaplanowaliśmy dla Państwa nową grę turystyczną, której inauguracja, będzie ją można pobrać w punkcie informacji turystycznej od godziny 12 właśnie 14 sierpnia i ruszyć w trasę, myślę, że bardzo ciekawe. Przy okazji będzie się można wielu rzeczy o Ustce jako uzdrowisku dowiedzieć. Dwa pierwsze weekendy sierpnia, dwie duże imprezy, długie, a to przecież jeszcze nie koniec, bo właściwie do końca sierpnia, żeby nie powiedzieć, zahaczamy o wrzesień także, jeśli chodzi o wydarzenia tutaj na promenadzie, w porcie, na plaży. Tak, dokładnie. Jeszcze będziemy mieli wspólnie z Teatrem Nowym imienia Witkacego ze Słupska i PGE Baltica rozpoczynamy taki cykl Lato z komedią. Będą to przedstawienia plenerowe tu akurat na usteckiej scenie zlokalizowanej przy promenadzie nadmorskiej. Ja teraz dat Państwu nie powiem. Zapraszam. Ale będzie ich 8. Będzie ich 8. Zapraszam na oczywiście na ustka.pl, zakładka kalendarz wydarzeń albo na visit.ustka.pl. Tam też wszystkie wydarzenia na bieżąco można śledzić, bo ja nie jestem w stanie po prostu wszystkich dat wspomnieć. Tak, jest ich dużo. Jest ich dużo, dokładnie. To będziemy śledzić, ale my też w kolejnym wydaniu Studia Promenada nie zapomnimy wspomnieć o tych wydarzeniach na końcówkę wakacji. Dzięki za rozmowę. Dziękuję również. Myśmy przyjechały z Dębiny, właśnie patrzymy, że tutaj niedaleko widać to. Rano było zimno, w związku z tym samochód tam, siostra się wróciła po taką kurteczkę, no ale nie, ale tak się ciepło zrobiło, bardzo fajnie. Skąd panie przyjechały? My z Warszawy. Z Warszawy, ale jesteśmy w Dębinie, niedaleko. Komorowa pod Warszawą. Tak, i jesteśmy na 2 tygodnie, ale ja dzisiaj taki dzień, no zresztą nie bardzo ta pogoda dopisała, więc musimy zwiedzamy. Wczoraj kolejne dni też nie zapowiadają się plażowo. No trudno. Ale mają panie pomysł? Na pobyt? Pojechać. Odpoczynek. Pojechać do rowów. Tak, odpoczynek, no taki czynny, trochę na rowerach. Nie. No ale będziemy jeździć teraz na rowerach. Nie. Dzięki. Dobrze, udało się plażowanie? No tak średnio bym powiedział z tą pogodą. Ale cóż, taki nasz urlop. Zawsze długi? Tak trafiam. No jeszcze 3 dni. Jeszcze 3 dni, mamy nadzieję, że jeszcze pogoda się zrobi. Zawsze tak trafiacie? Przeważnie. Takie nasze szczęście. Czyli jesteście przyzwyczajeni do mało plażowej pogody? No raczej tak. Opalenizny nie będzie w tym roku? Niestety nie. Skąd przyjechaliście? Z Dolnośląskiego. To chciałoby się chlupnąć do wody. No, chciałoby się, ale cóż zrobić? Takie mamy uroki polskiej pogody, nie? Pogoda taka, że nie wejdą Państwo dalej, bliżej morza?
No nie, no na razie to czekamy, aż słońce wyjdzie. Będziemy się opalać. A jak długo państwo jeszcze w Ustce będą? No dopiero pierwszy dzień. Pierwszy dzień, jeszcze 10 dni. No to może się tak państwo doczekają. No, no być może, że będzie lepiej. Ale i tak nie jest źle. Bardzo ładnie. Z tego względu, że jest ciepło. Tak. Pierwszy raz państwo w Ustce? Pierwszy raz. A skąd państwo przyjechali? Z Dąbrowy Górniczej. No to proszę oddychać. No, no właśnie. Trzeba jodu właśnie zażywać, tak, nie? No. Mają państwo pomysł na spędzenie tych dni przy takiej pogodzie? My jasne, tak. My spacerujemy cały czas. Wolę spacerować blisko morza, jak leżeć. I tutaj zwiedzać, po prostu chodzić cały czas po. A jest co, bo tu jest no, duża promenada, jest gdzie tak chodzić. Super jest. Czyli nawet, pogoda nie przeszkadza? Nie, nawet w taka pogoda, jak jest teraz, jest super. Dla mnie jest idealna, bo ja nie lubię upałów, nie źle się czuję, więc taka pogoda jest wspaniała dla mnie. Mam czym oddychać, lepiej się czuję i jest, dla mnie jest bardzo fajnie. Aldona Staszewska-Klimek, dyrektor Domu Kultury w Ustce, moim i państwa gościem jest. Witaj. Witam serdecznie. Jesteśmy na początku drugiej połowy wakacji, ale nie dla was to wakacje są. Nie dla nas są wakacje, ale lubimy ten okres. Spotykamy się z zupełnie innymi ludźmi. To jest też dużą wartością. No i mamy sprawić, żeby im jakoś ten czas fajnie umilić. Poza plażowy, poza opalany. Tak. My wymyśliliśmy sobie takie zadanie, żeby ich wyciągnąć troszeczkę z plaży, żeby pokazać im inny rejon Ustki. A przy tej pogodzie to chyba nie jest specjalnie trudne. Tak, a że mamy piękny obiekt, Bałtyckie Centrum Kultury, to mieszkańcy często tam trafiają, do tej szachulcowej Ustki i tam zapraszamy ich na różnego rodzaju działania. Jakie? Tam stworzyliśmy miejsce, które nazwaliśmy tak wieloznacznie Przystań Kultura. Chcemy ich i zatrzymać, i żebyśmy razem stworzyli jakieś kreatywne działania i zależy nam, żeby to był czas właśnie dla rodzin z dziećmi. Bo jakby wypełniamy tę lukę, żeby... Dom Kultury jest dobrą alternatywą dla plaży, gdy nie można plażować. Tak, gdy nie można plażować, ale też proponujemy, pojawiamy się tam i do południa, i po południu. Także jest okazja, żeby poplażować i tam przyjść, albo poplażować, jak ktoś lubi po południu, bo też tacy są, a pojawić się u nas do południa. A po co? W każdą środę organizujemy takie kreatywne warsztaty dla rodzin różnego rodzaju, bo to są też koncerty. Na przykład w najbliższą środę Przystań Kultura zaprasza na działania. O, i tu powiem dwuznacznie, bo z kolei tego dnia zapraszamy na plażę, na rzeźbę z piasku. Chcemy, żeby turyści budowali całymi rodzinami syreny i trytony. Jesteśmy ciekawi, co się tam na tej plaży pojawi. Jest to takie już cykliczne działanie, ale pogoda niestety nam uniemożliwiła. Trzymamy kciuki, żeby w najbliższą środę była pogoda. I o 11 spotykamy się na pierwszym sektorze plaży wschodniej. A pod dachem co? A pod dachem z kolei zapraszamy do podwórza Bałtyckiego Centrum Kultury. To jest dom kapitana Hazy, jeżeli państwo chodzą z wycieczkami na przykład z Marcinem Barnowskim. Tam czeka na was koncert muzyki gitarowej o godzinie 17:00. Zespół Triandria i Litka pojawi się na... Litka Lemańska na gitarze klasycznej. Także bardzo piękny, wyciszający, taki na popołudnie koncert. Wstęp wolny, serdecznie państwa i tak zapraszamy. Co tydzień, tak, i oferta. Tak, każda środa i w każdy wtorek zapraszamy państwa też na dyskusyjny klub filmowy na poddaszu Bałtyckiego Centrum Kultury. To jest miejsce bardzo kameralne, ale myślę, że właśnie na takie popołudniowe, letnie wieczory znakomite. I tam z kolei spotkania z filmem. Ale nie tylko rozmowa o filmie, ale przede wszystkim seans filmowy. Najpierw seans, a później dyskusja. I okazuje się, że przyjeżdżamy z różnych stron miasta i bardzo chętnie dyskutujemy na temat filmu. I to jest tak, że dla widzów tytuł jest niespodzianką? Tytuł dla widzów jest niespodzianką. My zdradzamy nieraz dopiero tego dnia, jak ktoś nas bardzo przyciska, ale zależy nam na tym, żeby to była niespodzianka. Kino jest zupełnie różnorodne, z różnych okresów, z różnych zakątków. Tak, różne gatunki, z różnych zakątków świata i myślę, że to jest też wartość. Nie mamy reklamacji. Ale macie chętnych, którzy mimo, że wakacje,
to już myślą o tym, co po wakacjach. Tak, i jeszcze nie powiedziałam o czymś, bo to bardzo ważne. Jesteśmy też przestrzenią. Wiemy, że do Łuskiej zjeżdżają studenci muzyki, uczniowie szkół muzycznych, artyści. I oni mieszkają w różnych miejscach, ale potrzebują ćwiczyć. I na kwaterach jest to niemożliwe. I udostępniamy im tę przestrzeń. Obecnie mamy trąbkę i kilku pianistów. Także dla tych, którzy o tym nie wiedzą, czekamy na Państwa, możemy zrobić grafik i każdy będzie miał możliwość poćwiczyć, bo później możemy korzystać z tego dobra, które wypracujecie. Czyli takie spontaniczne koncerty też mogą być organizowane przy okazji? Przy okazji mogą, ale my bardzo chętnie, nawet jak gdyby Państwo usiedli u nas w holu, wysłuchać tych prób, jak oni ćwiczą, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mhm. No proszę. Tak, a jak już wspomniałeś, we wrześniu rusza nasza normalna praca. Wracamy do budynków i tam z kolei zapraszamy już na zapisy na różnego rodzaju zajęcia. I z kolei następne, już planujemy następne wystawy, planujemy inaugurację roku kulturalnego i planujemy jesień. I już mniej więcej wiemy, co się wydarzy. No i tak to się kręci we wszystkich, myślę, domach kultury, centrach kultury. Lipiec, sierpień pracowite, początek jesieni pracowite, to kiedy idziesz na urlop? No troszkę tak jest bieda. Idę we wrześniu i muszę szybko wracać, bo z kolei czekają następne wydarzenia, które mamy zaplanowane, a żal mi czegoś opuścić i tak to urywany taki urlop. No to Państwu niech też nie będzie żal, po prostu nie opuszczajcie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzień dobry, co ty robisz? Buduję zamek z piasku. To chyba będzie jakiś duży zamek. Tak, jest tutaj fosa, są jakieś babeczki. Ten drugi zamek to też twój? Tak, i mojego brata. Czy to jest dla ciebie pomysł na zajęcie czasu, bo przecież kąpać się nie można? Nie, bo jest czerwona flaga, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Skąd przyjechaliście? Z Białegostoku. No to daleko mieliście tak. Nad morze, a popływać nie można. Nie, tylko wczoraj mogliśmy, była biała flaga i było dosyć ciepło. Słoneczko było. Ale chyba nie na taką pogodę czekasz? Nie, chcę, żeby było takie duże słońce i żeby było bardzo ciepło. A jak nie będzie? No to trudno. To będą coraz większe zamki? Tak. Dzięki. Co pani buduje? Dzień dobry. Kanał, proszę pana. Kanał. Wnuczek tam wytycza drogę, a my budujemy kanał, który spowoduje przepływ wody. Bardzo istotny dla mojego wnuczka. To jest pomysł na to, jak zagospodarować młodemu czas, gdy nie można się kąpać? Młody se sam zagospodarowuje, ja jestem siłą pomocniczą tylko. Skąd państwo przyjechali? Z Warszawy. Na długo? 2 tygodnie. Czyli jest nadzieja na dobrą pogodę? Pogoda mnie przeszkadza, taka pogoda jest nawet lepsza od upałów. Bowiem? Bo nie lubię upałów, a jest dostatecznie ciepło, żeby nawet się kąpać, prowadzić pracę, jak pan widzi, melioracyjne. Czerwona flaga na morzu, ale tutaj można. Tak, tutaj można. Cieplutka woda jest w porównaniu do morza, także korzystamy. Bo pogoda też się nie zanosi na zbyt jakąś tutaj dobrą. No, wiele na to wskazuje, że nie będzie pogody plażowej, a chyba na taką czekacie. No my jesteśmy już tutaj od kilku dni, także trafiliśmy chociaż na 2-3 słoneczne. Można było trochę polenizny złapać. Skąd jesteście? Z Warszawy. Na długo? No jeszcze z tydzień będziemy. Czy właśnie na taką pogodę pan liczył przyjeżdżając do Ustki? Nie, niestety nie. To jak sobie pan radzi z rodziną, gdy pogoda jest średnio plażowa? No, tak jak widać, babki, zamki i te sprawy. Córka się nie nudzi? Nie, właśnie a propos dobry ma humor, mimo wszystko. A poza plażą jaka jest alternatywa, gdy nie można się opalać i pływać? Gry w domu planszowe i tyle, no. Kombinować. Skąd przyjechaliście? Z Wrocławia. No zebrał się pan jak do opalania, liczy pan na opaleniznę przez chmury? No, byłem z dziećmi akurat na wodą, zbieraliśmy muszelki, mnie pochlapało, musiałem się rozebrać, niestety. Ale na opaleniznę chyba teraz nie masz. No, raczej nie bardzo, raczej nie bardzo. Na taką pogodę pan liczył, przyjeżdżając do Łuski z rodziną? Nie, ale taka pogoda nam nie przeszkadza akurat. Że tak powiem, dla dziewczyn jest dobrze, bo mają niedoczynność tarczycy, więc jodu więcej będą wdychać. No, a przyjechaliśmy przede wszystkim odpocząć. Ty też odpoczywasz, gdy nie można się kąpać? No, nie wiem. A co robisz w taką pogodę? Nie wiem.
Sama nie wiem już. Chodzimy, zwiedzamy, nie? No. Powiedz. Byliśmy. Skąd przyjechaliście? Z Kluczborka. To jest gdzieś 40-50 km od Opola, z Opolszczyzny. Żeby czytelnik, turysta nie miał daleko do biblioteki, to biblioteka przyszła na plażę do czytelnika, turysty. Moimi Państwa gościem jest Agnieszka Klimaszewska-Kargul, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ustce. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za pomysł? Jest to punkt biblioteczny, który mógł powstać w tym roku po raz pierwszy dzięki ogromnemu wsparciu Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. Ta piękna budka postawiona została właśnie dzięki naszej współpracy. A można wypożyczyć tutaj książki, które pozyskaliśmy z wydawnictw, jak i od naszych czytelników. Można również wypożyczyć tutaj czasopisma, numery archiwalne, gry planszowe, wielkoformatowe, puzzle, które można układać na kocyku. Także tutaj proponujemy taką intelektualną rozrywkę na plaży naszym w Czasowiczu. No tak, ale to jest wciąż biblioteka. Tak. A do biblioteki to trzeba się zapisać, trzeba mieć kartę. Oczywiście. Chyba, że nie trzeba. Tutaj akurat w tym punkcie nie trzeba. Pracujemy bez zbędnych formalności i rejestrów. Oczywiście prowadzimy dla siebie statystykę, ale liczymy zawsze na uczciwość naszych czytelników, naszych użytkowników, liczymy na to, że książki do nas wrócą i tak się dzieje. Ale niekoniecznie tego samego dnia, bo przecież książki to jest 200, 300, 500 stron. No, tego nawet podczas najdłuższego wylegiwania się, gdy jest pogoda, na plaży nie da się przeczytać. Zgadza się. Nasi plażowicze dostają informację, że książki można oddawać do wrzutni pod biblioteką. Dzięki temu też trafiają i do biblioteki i tam się zapisują i wypożyczają książki, które są na półkach. Także to jest dodatkowy plus tego miejsca. A kto wypożycza z tej, powiedzmy, filii biblioteki? Filii przychodzą do nas rodzice z dziećmi, a także osoby dorosłe. I najchętniej wypożyczane są kryminały. To wiadomo. A częściej panie czy panowie? No tak jak to, w Polsce czyta więcej pań, więc pań jest więcej. Przychodzimy z dokumentem, z dowodem osobistym? Nie, tego nie wymagamy. Wiadomo, kwestia bezpieczeństwa. Kto przynosi dowód na plażę? Nie, omijamy ten fakt. Liczymy, tak jak mówiłam, na uczciwość naszych czytelników. Do tej pory nie zdarzyła się żadna przykra sytuacja. Wszystkie książki, które wyszły, wróciły. Wracają. Do końca sierpnia, do końca wakacji myślę, będzie tak, ten końca punkt sierpnia. Czynny? Tak, myślę, że tak. Jak będzie zainteresowanie, my będziemy również tutaj. Czy to jest alternatywa na spędzenie czasu na plaży, gdy na przykład tak jak teraz powiewa czerwona flaga i nie można się kąpać? Zgadza się. Wydaje mi się, że to jest najlepsza alternatywa na spędzanie wolnego czasu, bo czytać można wszędzie, bez względu na pogodę. To jest po raz pierwszy i widać, że jest to na tyle dobry pomysł. Zażarło, chwyciło? Zatrybiło. Uważam, że powinniśmy powtarzać tą akcję. To jest przemiłe, kiedy ludzie zainteresowani przychodzą do nas, rozmawiają z nami. Także jest taka dodatkowa wartość dodana tych naszych spotkań z czasowiczami. Oczywiście pełnimy też funkcję takiej informacji turystycznej. Nieformalnej. Dokładnie. Informujemy ludzi, co się dzieje w najbliższej okolicy, jak można spędzać wolny czas. Ale też i informatory po prostu można sobie oczywiście pobrać. Tak. Wspomniała Pani nie tylko o książkach, ale również o czytadłach. Czytadła. O gazetach, o miesięcznikach, magazynach. Mamy tak, archiwalne numery, ratujemy, dajemy im drugie życie, nie idą na makulaturę i właśnie plaża jest takim miejscem, gdzie można czytać czytadła i te archiwalne numery i też cieszą się dość sporą popularnością. Przed tak nami. No i gry, bo to też jest, bo to też jest ważny element. To są puzzle, które już się zużyły troszkę, także nie szkoda ich użyć na piasku, na kocyku. Także też polecamy, zwłaszcza dzieciom,
I przychodzą dzieci po puzzle? Tak. Nie tylko po puzzle, tutaj nie widać tego, ale mamy też foremki, takie zestawy do piasku też. Jeśli plażowicze zapominają z domu, w pośpiechu zbierają się, bo chcą skorzystać ze słońca, my mamy także takie zestawy do piasku. Mnie uczono, gdy byłem małym chłopcem, że do książki to się podchodzi prawie jak do sztabki złota. To się trzeba odpowiednio przygotować, trzeba umyć ręce, tę książkę trzeba szanować, nie zaginamy rogów, żeby zaznaczyć, gdzie skończyliśmy czytać i po prostu o książki się dba. A tu mamy plażę, gdzie z jednej strony piachem się ona może obsypać, może nawet morze się wleje na te strony. No tak, to nie przypomina tego przygotowania z mojego dzieciństwa. No zgadza się. No, wpisane jest w tą naszą akcję to, że gdzieś tam piasek się dostanie, że strony zawilgotnieją, ale myślę, że i tak warto, tak? Myślę, że warto podjąć to ryzyko. Tak, nie, absolutnie nie. Wręcz zachęcamy i mocno polecamy i propagujemy. Pytam, czy nie nudno w taką pogodę? Nie jest nudno, w żadnym wypadku. Ja już jestem prawie po urlopie. Nie widzi pan, jak jestem opalona? Zdążyła się pani opalić? Na pewno, że się opaliłam w Polsce, się zdążyłam opalić. A chlub do wody też było? Też było. I woda była niesamowita. Plaże są czyste w Polsce, woda jest też. Mówi pani cały czas o tak. Polsce, czyli pani nie z Polski przyjechała? Nie, jestem z Niemiec. Często pani przybywa do Polski, do Ustki? Nie. Znaczy częściej tak, Ustka tak, bo Ustka jesteśmy tutaj częściej i bardzo ładnie się podoba. A co takiego jest w Ustce, że przejeżdża się... Dobre jedzenie, dobre picie, ładne hotele i niesamowite ludzie. I cóż, że pogoda mało plażowa. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu i na odpoczynek w Ustce, na plaży i na promenadzie i dalej w głębi lądu jest naprawdę sporo. Nic, tylko korzystać. A my w te wakacje jeszcze raz się zobaczymy w studiu Promenada. Wypoczynku życzę.